Witam wszystkich kryptoentuzjastów na kolejnej analizie weekendowej pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 22 kwietnia 2022 roku. Tradycyjnie analiza jest przeprowadzana na interwale dziennym za pomocą świec japońskich, klasycznej analizy technicznej poziomu Fibonacci'ego oraz oczywiście korzystam również z teorii fal Eliota. Jak na razie nasz, nasz 7 tygodniowy scenariusz falowy jest realizowany przez rynek bitcoina. Widzimy tutaj ostatnio zejście typowo impulsywne w kierunku właśnie poziomu 165 tysięcy złotych. Ten poziom nie został jeszcze dotknięty. Zakończenie spadków fali pierwszej. Reakcję wzrostową Oczywiście lokalną korektę Najprawdopodobniej ta korekta nam się zakończyła Będzie to oczywiście korekta fali drugiej Pozwólcie tylko, że zmienię tutaj te, te cykle tak, na takie malutkie O, będzie teraz lepiej Widać Ta korekta fali drugiej najprawdopodobniej się zakończyła No chodziło tutaj o okolice A z jednej strony oporu technicznego 180 tysięcy złotych Z drugiej strony Poziomu 38% Zniesienia Fibonacciego 181 576 To jest ten poziom na którym ten, ten zniesienie się znajduje Wyrzucę z wykresu Żeby nie było aż tylu linii Poziomu 50 i 61 Na razie zostawimy sobie tylko te 38 On już jest oczywiście przetestowany jest uderzony Bo maksimum było na 182 634 Mamy tutaj również Zauważcie charakter Tej, tej świecy Na której była zrobiona były zrobione te wzrosty, ona ma bardzo duży cień tutaj górny, prawda, czyli widać, że rynek rósł do jakiegoś poziomu, no, prawdopodobnie chodziło tutaj o poziom 38% zniesienia Fibonacciego, następnie został zepchnięty i świeca finalnie zakończyła swój żywot zamknięciem na 173 911 zł. Dzisiaj mamy lekki, jak widzicie, wzrost, aczkolwiek Wiadomo, to jest interwał dzienny, świeca się jeszcze nie zamknęła, dużo jeszcze godzin przed nami, zanim się ona zamknie. Co teraz się powinno wydarzyć? Cóż, jeżeli przyjmiemy, że tutaj zakończyła nam się fala druga i jeżeli przyjmiemy, że tutaj te wzrosty w fali drugiej to były wzrosty tylko i wyłącznie do poziomu 38% zniesienia Fibonacci'ego, to wiemy już o tym, że 38% to jest taki pierwszy poziom, na który fala natrafia, i jeżeli robi. E, retracement, czyli zniesienie do tego poziomu, to oznacza, że ten ruch wzrostowy jest po prostu słaby. Jest słaby, nie ma tyle siły, nie ma tyle momentum, nie ma tyle aktywności ze strony kupujących, ze strony byków, żeby jeszcze wyżej wypchać tą cenę do 50 albo do 61%, prawda? I stamtąd rozpocząć, co? Fale trzecią. Jeżeli tak będziemy tutaj sobie konstruować nasz, nasz scenariusz, na razie wszystkie przesłanki informują nas o tym, że jak najbardziej możemy sobie tego rodzaju scenariusz, taki z Skonstruować. Mamy tutaj zakończenie fali pierwszej, 38% zniesienia Fibonacci'ego. Falę drugą czekamy na falę trzecią spadkową w czasie weekendu. Najprawdopodobniej dojdzie ona poniżej poziomu 142 293 zł, czyli tutaj. Mamy ten poziom jako kolejny poziom, powiedzmy taki techniczny, docelowy dla fali trzeciej. Co nam jeszcze podpowiada, że nasz scenariusz jest prawidłowy? To, że momentum utrzymuje się nadal poniżej poziomu 50 punktów, czyli poziomu neutralnego i w dalszym ciągu pod kontrolą, rynek bitcoina jest pod kontrolą strony podażowej. Tak więc. Scenariusz jest nadal aktywny, nie zmieniamy go, żeby on został zmieniony musi zostać wybity szczyt fali B, który znajduje się tutaj, gdzie jest szczyt tej spadającej gwiazdy formacji, formacji yy, świecowej. 205 601. Dopóki ten poziom nie jest wyraźnie naruszony, nie mamy prawa tutaj zmieniać naszego scenariusza. Może się jeszcze zdarzyć tak, że ta fala druga będzie bardziej tutaj rozwleczona w czasie i w cenie. Na razie zakładamy, że już się skończyła. Powinniśmy zobaczyć szybkie spadki. Jeżeli nie będzie szybkich spadków, to będzie oznaczało, że jeszcze tutaj rynek będzie nam tą falę drugą wykonywał. Może nawet 50% będzie uderzony, może 61%. Zobaczymy. Na razie zakładamy, że jest wykonana fala druga. Powinny być szybkie spadki. Nie będzie, to w tym momencie zakładamy, że jeszcze będzie tutaj jakaś może bardziej skomplikowana ta korekta w fali drugiej, ale nadal zakładamy na, na weekend i na przyszły tydzień cały czas spadki impulsywne na Bitcoinie, żeby została wykonana fala, fala C naszej korekty spadkowej, a B, C. Tak przedstawia się sytuacja na weekend, tak przedstawia się sytuacja na następnych parę dni. Zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał YouTube'owy Giełdy Zonda i pamiętajcie, że w poniedziałek o 19 kolejne, kolejny tygodniowy przegląd rynków kryptowalut. Póki co dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.